Renault z Dunek, Wybrzeże Gdańsk kontra Mistrzowie Polski z Parfaluba z Zielona Góra w Gdańsku na torze, na którym noga powinęła się w pierwszym spotkaniu tego sezonu Unibaxowi Toruń, więc na pewno Zielonogórzanie będą mocno skoncentrowani. Od tamtego czasu dużo wody upłynęło w Motławie Gdańskiej, więc wydaje się, że tutaj zgodnie z tym, co pokazali gdańszczanie w ostatnich spotkaniach na własnym torze, Zielonogórzanie nie powinni mieć większych problemów ze zwycięstwem w Gdańsku. Jednak myślę, że gdański zespół, mam nadzieję, że jest zespołem nieobliczalnym i pokaże jeszcze w tym sezonie jakąś dobrą wartość, przede wszystkim na własnym torze. Są tam problemy różnego rodzaju. Zawodnicy też lekko udowadniali sobie, kto jest bardziej wartościowym zawodnikiem. Najgorzej, że nie robili tego na torze, tylko w parkingu. Więc mam nadzieję, że te sytuacje mają dobrze już wyjaśnione i przystąpią do tego spotkania skoncentrowani i chętni zwycięstwa. Myślę, że to, co pokazali na początku sezonu na torze w Gdańsku, było świetne. Jeśli uda im się to powtórzyć w takim meczu przeciwko Zielonogórzanom, to mają szansę na zwycięstwo. Jest to bardzo mało prawdopodobny scenariusz, bo Zielonogórzanie, myślę, że powoli też, podobnie jak Unibax, z meczu na mecz spisują się coraz lepiej. Ze świetnym Piotrkiem Protasiewiczem i też niezawodzącym w meczach ligowych Jarkiem Hampelem na czele. Więc myślę, że Gdańsku po prostu potwierdzą, że klasa tych drużyn jest zupełnie na innym poziomie. To jest bardzo prawdopodobne i myślę, że tak się wydarzy. Co może być siłą gdańszczan? Myślę, że kilku zawodników mogłoby startować tam lepiej, mimo różnych problemów. Leon Madsen, Fredrik Lindgren, Artur Mroczka, którego stać na bardzo dobre występy, no i przede wszystkim Krystian Pieszczek, który pokazał już w swojej karierze, mimo młodego wieku, że potrafi wygrywać praktycznie z każdym, ale ten sezon nie jest sezonem jak na razie, w którym pokazuje, że zrobił jakiś krok do przodu. Myślę, że generalnie w gdańskim zespole każdy z zawodników powinien uderzyć się we własną pierś i tak naprawdę mimo tych problemów próbować udowodnić, że na torze te problemy schodzą na dalszy plan i po prostu w sportowej walce rywalizują. Czasami widać, że motocykle wcale nie odstają od innych, jednak koncentracja na innych sprawach powoduje, że ci zawodnicy nie dają na torze zazwyczaj z siebie po prostu wszystkiego.